Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i zapraszam Was dzisiaj do recenzji Huawei Ascend P7, czyli urządzenia z zeszłego roku tak naprawdę, więc moje oczekiwania były gdzieś tam ograniczone. Nie zmieniam to jednak faktu, że naprawdę kilka rzeczy bardzo fajnie wypadło w P7. No i zapraszam do prezentacji. No i zacznijmy sobie standardowo od specyfikacji, od wyglądu samego urządzenia. Oczywiście mamy tu 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, jest to IPS LCD. No i mamy tu 441 pikseli na calę, więc nie ma mowy o dostrzeżeniu żadnych pikseli, jeśli chodzi właśnie o tą matrycę. Z przodu mamy Gorilla Glass 3, więc nie ma tu żadnego problemu. Standardowo na samym początku mieliśmy tutaj EMUI 2.3, teraz jest wersja 3.0, czyli nakładka Huawei'a. Nie zmienia to jednak faktu, że nie zmienił się system, mamy cały czas Androida 4.4.2 tutaj. No i specyfikacja jest dość nietypowa, biorąc pod uwagę inne urządzenia, które są na rynku, w związku z tym, że Huawei ma tutaj oczywiście swój autorski procesor i to jest HiSilicon Kryn 910T. Dodatkowo oczywiście jest to 4-rdzeniowa jednostka, 1,8 GHz, dodatkowo mamy Mali 450, no i 2 GB pamięci RAM. Standardowo ta wersja posiada 16 GB wbudowanych, no i możliwość rozbudowy za pomocą kart microSD do 64 GB. Z tyłu znajdziemy aparat 13 megapikseli, tak jak widzimy, umiejscowiony tak z rogu, nie wystaje nic, więc nie ma tutaj problemu, z tyłu jest, że tak powiem, równa tafla szklana. Ciężko mi powiedzieć, czy tutaj jest Gorilla Glass 3 również, bo tej informacji niestety nie znalazłem. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście oprócz tego mamy logo producenta, głośnik, który ładnie wygląda, bo ma taką srebrną pod spodem jakby element taki aluminiowy, więc zawsze to się fajnie odznacza. Dodatkowo z przodu mamy aparat 8 megapikseli, no i bateria, która tutaj jest zamknięta, 2500 mAh, warto o tym wspomnieć. Samo urządzenie zbudowane jest właśnie z aluminium, gdzie mamy je właściwie na każdej ramce. Oprócz dołu, co uważam oczywiście za słabe rozwiązanie, w związku z tym, że po prostu te boczne ramki wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Tutaj wszystko jest fajnie jakby schowane, przyciski mocno nie wystają, nic nie trzeszczy, nic, nie ma żadnych luzów, więc bardzo fajnie to generalnie wygląda, oprócz tej dolnej krawędzi. Mamy oczywiście mikrofon złączy do ładowania, u góry złączy na słuchawki, drugi mikrofon, brak podczerwieni, jeżeli kogoś to interesuje. No ale tak, zacznijmy sobie od tych rzeczy, że tak powiem, najważniejszych, no bo rzeczywiście system wygląda tu troszkę inaczej niż w innych urządzeniach, co nie oznacza oczywiście, że gorzej. Sama nakładka wygląda naprawdę bardzo ładnie i trzeba by powiedzieć, że dużą rolę odgrywają tutaj właśnie motywy. Motywy, których jest cała masa i tutaj jeden był tylko wymóg taki, jeżeli ktoś jest gdzieś tam, że tak powiem, obawia się udostępniania swoich danych, no to oczywiście musimy tutaj jakby udostępnić e-mail aplikacji, która zarządza motywami, żeby pobrać więcej tych motywów, więc generalnie tak to właśnie wygląda. Sam ekran naprawdę ma fajne kolory, nic tutaj rzeczywiście się z nim nie dzieje w momencie, kiedy patrzymy na niego pod pewnym kątem. Kwestia jest również taka, że rzeczywiście ekran jest wystarczająco jasny w takim codziennym użytkowaniu, nawet na słońcu, czyli po prostu jeżeli jesteśmy gdzieś na dworze. Nie ma tu jakiegoś większego problemu, ale zdarzyły się urządzenia, które lepiej sobie pod tym względem radziły. Sam interfejs wygląda troszeczkę inaczej niż w innych urządzeniach, mianowicie nie mamy tutaj menu aplikacji, czyli wszystkie aplikacje są rzucone, że tak powiem, systematycznie na kolejne pulpity. Nie zmienia to jednak faktu, tak jak wspomniałem, możemy zmieniać ikony, tła, możemy robić animowane tapety, jeżeli chodzi o główny ekran, o ekran blokady. Tu jest naprawdę ogromna dowolność. Kwestia, która tutaj jest do poruszenia, to oczywiście przyciski dotykowe na dole, ekranowe, które możemy również sobie zmienić, jeżeli chodzi o kolejność. Tutaj nie ma, że tak powiem, żadnych ograniczeń. Ciekawym elementem jest oczywiście pasek powiadomień, który wygląda troszeczkę inaczej niż standardowo w Androidzie, a nawet u innych producentów. W związku z tym, że jest to taka chronologiczna prezentacja wydarzeń, które się dzieją, trochę wygląda to jak w Asusie, ale wygląda to bardzo fajnie, nie można się tutaj właściwie do niczego przyczepić. Oczywiście my mamy masę skrótów, które możemy sobie tutaj jakby zmieniać ich chronologię, czyli ułożenie, ale nie możemy nic więcej dodać oprócz tego, co tutaj jest.
a kilka rzeczy jest rzeczywiście fajnie, że nadmiarowo, bo no, można sobie je włączyć bezpośrednio z tego miejsca. Nie zawsze to się zdarza u wszystkich producentów. Ustawienia. Ustawienia wyglądają w ten sposób, że są podzielone na ogólne, czyli te takie najważniejsze, oraz na wszystkie, czyli tam, gdzie mamy już generalnie wszystkie ustawienia, opcje wrzucone do jednego worka. No dobra, ale jeżeli chodzi o te funkcje, to rzeczywiście jest tego tutaj sporo. Zaczynając od tego, powiedzmy, stylu prostego, który możemy sobie włączyć ewentualnie, jeżeli ktoś, że tak powiem, za bardzo nie chce aż tak dogłębnie wchodzić w te wszystkie ustawienia i woli taki prosty układ. Mamy zarządzanie transmisją danych, gdzie możemy sobie sprawdzać zużycie tej transmisji w poszczególnych dniach. To wszystko jest tutaj bardzo fajnie prezentowane. Warto wspomnieć o oszczędzaniu energii, które oczywiście jest tutaj również stworzone w pewnym sposób bardzo fajnie, bo jest tutaj innowacyjne rozwiązanie, które nazywa się monitorowaniem, że tak powiem, oszczędzania energii. Oszczędzanie energii i to monitorowanie polega na tym, że jeżeli mamy wyłączony ekran i niektóre aplikacje zaczynają zużywać więcej energii niż powinny i system tak stwierdzi, no to rzeczywiście w tym momencie zostajemy powiadomieni na pasku powiadomień, że na przykład jakaś aplikacja w tle zużywa więcej energii niż powinna w tym czasie. No i jest tam na przykład sugestia, żeby ją po prostu zamknąć, bo może ona działać nieprawidłowo. Takie rozwiązanie jest naprawdę bardzo ok. Dzięki temu rzeczywiście możemy w pewnym momencie gdzieś tam oszczędzić sobie tej energii, jeżeli jakaś aplikacja nie będzie działała prawidłowo, i za to duży, duży plus. No i wykonaliśmy tutaj kilka kroków, rzeczywiście zamknięto dwie aplikacje, które zużywały więcej energii niż powinny. 16 aplikacji nadal gdzieś tam działa w tle, ale one rzeczywiście gdzieś tam mocno nie obciążają systemu. Włączono oszczędny tryb inteligentny, który tam automatycznie dostosowuje jasność, wyłącza GPS, zmniejsza tam jakby ekran, natężenie jego po 15, po 30 sekundach, wyłącza transmisję danych w momencie, kiedy rzeczywiście tego nie potrzebujemy. No tego jest naprawdę cała masa, więc wygląda to bardzo fajnie tutaj. No i rzeczywiście później mamy też prezentację taką w mAh, ile tej energii, która aplikacja zjadła. Mamy oczywiście tryb oszczędzania ekranu, który niestety, ale powoduje ponowne uruchomienie telefonu. I o tyle to jest dziwne, że nie zmienia się jakoś to bardzo mocno, w sensie, nie wiem, interfejs nie jest jakoś ograniczony tylko do kilku aplikacji, więc dziwnie to troszeczkę wygląda. Jest również opcja odnośnie aplikacji chronionych i tutaj właśnie widać, które aplikacje mogą działać po wyłączeniu ekranu. Są aplikacje, które automatycznie zostają wyłączone w związku z tym, że zużywają za dużo energii, więc naprawdę system pod tym względem tutaj czuwa nad tym. Jest możliwość zarządzania aplikacjami i dostępem do tych aplikacji, jeżeli chodzi o wszystkie uprawnienia. Warto wspomnieć o sterowaniu ruchem. Niestety, ale nie ma tutaj za dużo funkcji. Jest oczywiście odwrócenie urządzenia, żeby je wyciszyć, podnieść, aby też ściszyć dzwonek, przyłożyć do ucha, żeby odebrać, potrząśnięcie, żeby coś tam odświeżyć, jeżeli chodzi o układ, i przechylanie, żeby przenosić jakieś elementy na pulpicie. Nie ma tego zbyt dużo, ale warto wspomnieć o tym, że jest. Pasek nawigacyjny, czyli generalnie po pierwsze to, że możemy spuszczać sobie pasek za pomocą tego przesunięcia, no i oczywiście możemy skonfigurować sobie tutaj przyciski ekranowe na dole, jeżeli wolimy inny układ. Samych ustawień więcej nie ma, ale naprawdę Huawei zadbał o to, żeby dorzucić kilka rzeczy, a mianowicie chodzi o te motywy, o których wspomniałem. Mamy oczywiście jakieś pozycje promowane, które no w jakiś sposób właśnie są wyszczególnione tutaj. Mamy najlepsze według jakichś rankingów, są kategorie, no i możemy sobie pobierać nasze motywy. Jest tego naprawdę bardzo dużo, a motywy wyglądają naprawdę bardzo fajnie, zmieniając mocno urządzenie. Dzięki temu rzeczywiście po jakimś czasie nie znudzi nam się interfejs naszego Huawei P7. Oprócz tego warto wspomnieć o aplikacji, która się nazywa Menadżer Zadań, w związku z tym, że mamy tutaj właśnie taką funkcję do optymalizacji tak naprawdę naszego smartfona. Możemy sobie po prostu zeskanować nasze urządzenie. Zostaną policzone pliki, które są jakby niepotrzebne, które można usunąć, aplikacje, które dawno nie były uruchamiane i zostały gdzieś tam w pamięci RAM. Można się również ich pozbyć. No i zobaczcie, jest tutaj optymalizacja informacji odnośnie tego. Możemy po prostu zrobić to i wykonać tą optymalizację i urządzenie działa wtedy w optymalnym ustawieniach. Mamy oszczędzanie energii z tego miejsca, menadżer transmisji danych, ochrona przed nękaniem, gdzie możemy sobie blokować połączenia od jakichś konkretnych numerów,
no i właśnie tę funkcję nie przeszkadzać, czy menadżer powiadomień, czyli jakie powiadomienia mają się pojawiać na pasku, a które mają być pomijane. Oprócz tego dorzucono kilka rzeczy, jeżeli chodzi o narzędzia. Mamy Radio FM, lustro, czyli taka prezentacja tak naprawdę tego, co widzimy przednią kamerą. Jeżeli kuchniamy, to robi nam się po prostu taki szron, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu bardziej taki bajer. Mamy oczywiście możliwość powiększania jakby konkretnego obszaru ekranu, jeżeli tego potrzebujemy. No i fajne jest to, że mamy rejestrator dźwięku, który rzeczywiście rejestruje również spotkania, czyli na przykład na dwa głosy. I myślę, że to jest gdzieś tam duży, duży plus. No dobra, jeżeli interesują Was testy syntetyczne, to oczywiście 3D Mark. Dodatkowo mamy tutaj Antutu, jeżeli chodzi o punkty. Mamy 29 tysięcy, więc nie za dużo. Jeżeli chodzi o właśnie o Quadrant, to również mamy tutaj 7500 punktów. Nie ma jakiejś rewelacji rzeczywiście, ale samo urządzenie działa wystarczająco płynnie. Chociaż przyznam szczerze, że w grach nie wygląda aż to tak rewelacyjnie. No niestety, ale jeżeli chodzi o klatkowanie, to mamy nawet, że tak powiem, w samej kabinie, więc nie wygląda to najlepiej niestety w tym modelu. Nie wiem, czy to jest to kwestia właśnie tego, że tak powiem, procesora, który może jest słabo po prostu zoptymalizowany. Tutaj widać, że to ewidentnie klatkuje. I powiem szczerze, że nawet na urządzeniach, które są tańsze i z niższej półki, wygląda to znacznie lepiej, więc ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Próbowałem restartować i telefon i instalować drugi raz grę, myśląc, że może jest to jakaś wina konkretnej instalacji. Jednak no, nie poprawiło się tutaj i dopiero na jakichś tych, że tak powiem, momentach, kiedy włączymy sobie na tą kamerę, że tak powiem, z maski, gdzie najmniej widać tych wszystkich szczegółów i elementów, gra zaczyna się robić w miarę płynna, chociaż i tak brakuje tutaj niestety do pełnej płynności, więc no niestety, nie wiem, kwestia chyba optymalizacji tego procesora i nie wygląda to póki co po prostu najlepiej. No dobra, jeżeli chodzi o głośnik w Ascent P7, to jest on naprawdę głośny. Muzyka nie jest jakaś tam powalająca, ale wystarczająco dobra jakość dźwięków dobiegających właśnie tutaj z tyłu, z tego pojedynczego głośnika. Nie ma tragedii, naprawdę są urządzenia, które w podobnej cenie gorzej grają, więc myślę, że tutaj jak najbardziej ok. No dobra, skupmy się chyba na najważniejszej, najlepszej stronie P7, a mianowicie na aparacie. Sam aparat 13 megapikseli, tak jak wspominałem, robi naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, oczywiście pokazywałem to w pierwszych wrażeniach. Jeżeli chodzi o te zdjęcia, to w wielu przypadkach, po prostu nawet w gorszych warunkach oświetleniowych, te zdjęcia wychodzą bardzo, bardzo fajne. Ale to, co jest najbardziej istotne, to kwestia taka, że P7K to chyba urządzenie, które, o czym zresztą też wspominałem w pierwszych wrażeniach, to urządzenie, które po prostu chyba ma, nie wiem, jakąś super turbo opcję ostrzenia. Bardzo blisko możemy podejść sobie z obiektywem i zrobić zdjęcie i rzeczywiście w tym momencie to zdjęcie jest i ostre, i ładne, i nie jest poruszone. Tutaj byłem bardzo zaskoczony, tym bardziej, że to jest po prostu roczny telefon, gdzie rzeczywiście no spokojnie te zdjęcia są na poziomie S5 albo powyżej i zbliżają się bardzo mocno do Nota 4, myślę. Więc tutaj jak najbardziej ok, aparat to jest duży, duży plus. Mamy prosty interfejs, przewijanie, jeżeli chodzi o zdjęcie, wideo, sporo funkcji, mamy trochę trybów, włączanie HDR-u, które niby możemy włączyć sobie ręcznie, ale sam się też włącza automatycznie, więc myślę, że to akurat gdzieś tam na plus. Mam oczywiście przednią kamerkę 8 megapikseli, która robi zadowalające zdjęcia, zresztą widzieliście to. Aha, no jest taka informacja, gdzie mamy patrzeć, żeby rzeczywiście wycelować oczami w aparat. Możemy robić sobie właśnie tutaj jakby makijaż dodatkowo cyfrowy, czyli wygładzać po prostu twarz i tyle, albo zrobić po prostu standardowe zdjęcie i mamy jeszcze tutaj jakieś odliczenie i tyle. Ale wychodzi to naprawdę bardzo fajnie i aparat to jest duży, duży plus w P7. Ciekawym rozwiązaniem jest również oczywiście taki pasek z dołu, który możemy sobie wyciągnąć i tutaj oczywiście możemy sobie odtwarzać muzykę, przełączać, wchodzić do kalendarza, włączać kalkulator, latarkę, czy też szybko przejść do przeglądania sieci. Generalnie samo urządzenie nie ma problemu tutaj z przeglądaniem stron internetowych, wszystko się ładuje szybko i bezboleśnie. Nagłówki są widoczne, przy tej rozdzielczości to oczywiście nie problem, biały jest biały, więc jak najbardziej ok, w momencie kiedy cała strona się załaduje, wszystko jest responsywne, więc
myślę, że do przeglądania sieci jak najbardziej ok, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Jeżeli chodzi o baterie, to 2500 mAh sprawdza się tutaj naprawdę bardzo ok i te wszystkie systemy, które tutaj mamy, wspomagające właśnie optymalizację zużycia i jakby zapobieganie drenażu baterii przez konkretne aplikacje, daje wynik około 4,5 godziny do 4 godzin 45 na ekranie podczas przeglądania sieci za pomocą Wi-Fi i 3G. Co mówiąc, Ascend P7 to naprawdę bardzo fajne urządzenie. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest smartfon z zeszłego roku i nie mogę się już doczekać tak naprawdę P8, biorąc pod uwagę, jak fajnie się to tutaj prezentowało. Naprawdę bardzo fajna obudowa, która się jakoś specjalnie nie nagrzewa, bardzo fajny feeling, dobrze leży w dłoni, ostre rogi, więc nie ma tu jakiegoś problemu, nie wiem, też z wyślizgiwaniem się smartfona czy czegoś takiego. Szkoda, że ten dół nie jest zrobiony w całej, jakby tutaj utrzymany w tej samej stylizacji jak reszta ramek. Nie zmienia to jednak faktu, że fajnie tutaj to wygląda. W przypadku interfejsu sama nakładka jest jak najbardziej ok, ładna, dużo motywów, więc możemy sobie to naprawdę w fajny sposób komponować. Mam obawy co do jakby wydajności tego procesora, bo niestety widać, że chyba za bardzo gry nie są pod niego zoptymalizowane, ale na pewno P7 nadrabia tutaj mocno aparatem, bo aparat jest naprawdę bardzo fajny, więc myślę, że i przednia i tylna kamera dają mocno radę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, chętnie na nie odpowiem. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!